ta wystawa rzeczywiście tworzy przestrzeń wazowską. To znaczy w znaczeniu kulturowym i w znaczeniu dosłownym. Wróciły obiekty, tu była mowa o panoramie Warszawy, które nigdy później na Zamku i w Warszawie nie były. Więc stwarzamy, czy też rekonstruujemy zbiór sztuki z tego okresu, na tyle, na ile to było możliwe przy tej wystawie. I jednocześnie tworzymy przestrzeń kulturową pierwszej połowy XVII stulecia. Taką, która ma nie tylko pobudzać do myślenia i budzić skojarzenia, ale ma stworzyć pewną taką całość do odczuwania, do przeżywania i do nauki. I druga rzecz, która tutaj domaga się dopełnienia, mianowicie pierwszą koncepcję wystawy stworzyła pani Anna Kalinowska, która oprócz pomysłu właśnie tej trójdzielnego ujęcia tych czasów, przygotowała pierwszą listę obiektów na wypożyczenia. Ta lista później była przebudowywana, całkowicie zmieniana, w dużym stopniu rekonstruowana czy zmieniana, ale ona posłużyła jako punkt startowy. No i ostatnia rzecz, która przy okazji tej panoramy Benicha jest skojarzenie. Niech Państwo, jak będąc na tej wystawie, przypomną sobie panoramę Warszawy, pędzla Belotta, panoramę Belotta, którą tu można u nas na zamku oglądać. To samo ujęcie z drugiego brzegu, z brzegu Praskiego. To samo pokazanie zamku i panoramy miasta. Od, prawda, daleko na południe pałaców przy krakowskim przedmieściu, aż po Najświętszą Marię Pannę na Nowym Mieście. W obu wypadkach. Jakżeż różne to było miasto, jakżeż różne to było również malarstwo. Można je w tej chwili konfrontować i zestawiać, a zapewne przygotujemy również taką pocztówkę, na której będzie można zobaczyć ujęcie jednego obrazu i drugiego i sobie zestawić, czy będzie zestawione. Dziękuję bardzo.